zdrowia, szczególnie zdrowia psychicznego dla polityków polskich i amerykańskich. No jest bardzo duże podobieństwo pomiędzy socjalistami polskimi, pomiędzy socjalistami, demokratami amerykańskimi, no i tak zwaną prawicową partią Prawo i Sprawiedliwość. No, myśli człowiek, że to jest partia prawicowa, no i jako taka powinna myśleć Bóg, honor, ojczyzna, czyli w zasadzie no uczciwość jakaś, uczciwość i w związku nawet z finansami. Przy tych stawkach minimalnych, no to za bardzo uczciwości nie ma. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się dlatego, że płaca minimalna, no to jest po to zrobiona, żeby w zasadzie nie płacić mniej, tak? No jest to oczywiście logiczne. Tyle tylko, że zmiana czy podnoszenie tych stawek minimalnych, no to dużo nie robi. Nie robi z tego względu, że powiedzmy, jeżeli ktoś ma stawkę minimalną i płaci za chleb ileś tam, no to i za mieszkanie ileś tam i wszystko naokoło ileś tam w tym sklepiku naokoło, no to wszystko są jakieś proporcje. Jego brygadzista zarabia też powiedzmy 1,5 czy 2 razy więcej, kierownik zarabia 2,5-3 razy więcej, właściciel zarabia coś tam, no ale to wszystko się kieruje czy pochodzi z tych pieniędzy, które szef czy właściciel jest w stanie wycisnąć. Właściciel też nie ma takiego marginesu zarobku 50 czy 100 czy 200%, no bo w rynku, w wolnym rynku, no to zawsze jeżeli ktoś popatrzy i powie, jeżeli on zarabia podwójnie, no to ja zacznę robić i będę zarabiał 1,5 razy. Później trzeci przyjdzie i powie, ja będę zarabiał 30% więcej. I to wszystko się jakoś doszlifuje, dochodzi do siebie i wszyscy działają na marginesie zysku i tylko ci najbardziej wytrwalsi wytrzymują, bo jeżeli ktoś nie ma patentu, czy ktoś nie ma jakiegoś zabezpieczenia państwowego, które eliminuje konkurencję, no to konkurencja przychodzi i chce zarobić pieniądze, no i ci tym, którym się nie udaje zarobić, no to po prostu odpadają albo nie podchodzą, a ci, którzy mają jakieś tam specjalne możliwości czy przekonania, utrzymują się. No i właśnie stawka minimalna. W Ameryce na dzień dzisiejszy jest 7,50 stanowa, państwowa. Tyle tylko, że są stanowe odpowiednio podwyższone. Także stanowe stawki są powiedzmy $11-12 w ten sposób. Na Izba Reprezentantów Demokratów chce zrobić uniwersalną taką krajową $15. No, jest duża różnica w Nowym Jorku, a gdzieś tam w Teksasie i te $15, no to może kupić co innego, no bo ceny wszystkiego są inne, tak? Także politycy, którzy sugerują stosowanie jakichś takich sztywnych sum czy liczby dla całego kraju, dla całej Ameryki szczególnie, to są kompletnymi idiotami. No i teraz jest takie pytanie, co te podnoszenie stawek minimalnych powoduje? No w Ameryce powoduje to, że jak się idzie powiedzmy do sklepu spożywczego, no to jak się kupuje te rzeczy na tydzień, no bo ludzie to z reguły kupują na tydzień jedzenie, no później tam dokupią tu i tam, ale jadą, biorą ten wózek tego jedzenia, płacą $150-200, no jest to tam 8, 10, 12 toreb takich tych plastikowych i to się pakuje, no i jest to właśnie pakowane na końcu tej lady, tej przesuwu. To pakują ludzie. Kto to pakuje? No pakuje to z reguły młodzież. Młodzież nawet poniżej 18 lat może iść tam, dużo nie potrzebuje. Przychodzą, się pytają chcesz pracować? Tak? No to mówią mu, nie możesz pracować więcej w tygodniu niż powiedzmy tam 20 godzin, czyli 4 godziny dziennie. Lepiej by było, żebyś pracował powiedzmy 2-3 godziny, no ale legalnie nie mogą zatrudniać ich na więcej
więcej niż na pół etatu, no bo to jest powiedzmy po szkole, po godzinach i tak dalej, ale masz tu stawkę minimalną, dużo nie potrzebujesz robić. Bądź uprzejmy, uśmiechnij się, bierzesz mięso do mięsa, mrożonki do mrożonek, elegancko tu złożysz, wrzucasz do powiedzmy koszyka. I masz, tak? No nie pracuje tam ojciec tego dzieciaka, nie pracuje tam matka tego dzieciaka, no bo matka tam coś więcej zarabia, czyli ten łepek 16, 17, 18-letni bez kompletnie żadnych niewykwalifikowany, no i ma tą stawkę. Nikt inny mu tej stawki nie zabierze, tak? Nikt nie przyjdzie i powie, ja potrzebuję, chcę pracować tutaj, no bo znajdzie pracę tam, gdzie ten łepek nie pójdzie pracować, czyli dadzą mu powiedzmy 8, 9 czy 12 dolarów temu bardziej wykwalifikowanemu. No musi się wykwalifikować, tak, jeżeli już nic nie umie robić, no to przyjdzie pracować z tymi młodymi ludźmi i będzie pakował, jak już kompletnie nie potrafi mówić. No bardzo często przyjmują właśnie też w ramach ludzi czy z syndromem Downa, czy jakieś kaleki, którzy też mają problem znaleźć pracę gdziekolwiek, no ale przy takich prostych rzeczach znajdują zastosowanie swoich umiejętności ograniczonych. I co się dzieje? Co się dzieje, kiedy właśnie te stawki minimalne się podnoszą? No to ludzie patrzą na te, w każdym razie przez pewien okres patrzą i mówią, no nie pracowałem za 7-8 dolarów, no ale za 11-12, czy tak jak proponują 15 dolarów, no to za 15 dolarów przyjdę pracować, tak, bo mi się opłaca. No i wtedy ktoś przychodzi, mówi, chcę pracować za 15 dolarów. I się pytają, co potrafisz? No potrafię na kasie być. O, no to już dobrze. No to tego łebka, który tylko pakował, kopa mu w tyłek dają i go wyrzucają, tak? Nawet jeżeli tylko tam młotkiem sztukał za 7 czy 8 dolarów, a ktoś przyszedł, powiedział, że za 15 dolarów będzie mógł nie tylko młotkiem stukać, ale powiedzmy usiądzie na tokarkę czy powiezie, przejedzie samochodem, no to ta młodzież traci i ci inwalidzi tracą tą pracę, no bo już są wymienieni. I właśnie to się stanie z tymi Ukraińcami w Polsce, no bo oni pracowali za jakieś minimalne pieniądze, a teraz jeżeli kretyni w Sejmie politycy obiecują, że oni będą zarabiać i będzie im się lepiej żyło, no to zaczną Polacy pracować, bo jeżeli zobaczą, że Polacy więcej mogą zarobić, no to kogo się przyjmie do pracy? No to weźmie się Polaka, bo Polak będzie chciał pracować za te pieniądze. No i co się dzieje? No badania w Ameryce pokazują, takie były robione przez Narodowe Biuro Badań Ekonomicznych. No i doszli do takich wniosków. Podsumowanie jest takie, że w latach pomiędzy 1998 i 2016 znaleźli w zasadzie korelację. I jaka jest korelacja? No korelacja jest taka, że kiedy politycy, kiedy ludzie tam mają dobre serce i starają się zmienić ceny minimalne, wynagrodzenie minimalne, to właśnie młodzież traci pracę. No i młodzież zaczyna bandytkę, tak? Zaczyna bandytkę, ilość przestępstw takich małych kradzieży, wyrwań torebek, włamania do sklepików po prostu się podnoszą, no bo część z tych ludzi, część z tej młodzieży, która powiedzmy pracowała, no to ma wpływ taki, że jeden czy dwóch pracował, tam trzeci może nie pracował, ale do bandytki się nie brał. No ale jak już dwóch czy trzech straciło pracę, no to w czterech czy pięciu, no to z tych nudów szli i kradli. Tak? Także nawet częściowe zatrudnienie tej młodzieży powodowało, że ta reszta po prostu nie wchodziła w bandytkę, a teraz wchodzi. No i napisali, że
że wprowadzenie te 15 dolarów tych pensji minimalnych, to będzie wzrost, straszny, dramatyczny wzrost. 500 tysięcy dodatkowych jakichś przestępstw na własności, że w zasadzie straty, ogólne straty, czy zniszczenia, czy w szpitalach, czy policji, opłaty za nadgodziny i tak dalej, to jest 2,5 miliarda na rok. No to są straszne sumy i w zasadzie każdy, kto rozumie ekonomię, nie powinien proponować podwyższania stawek minimalnych, no bo stawki minimalne to nie są stawki życiowe, to nie są stawki, żeby utrzymać rodzinę, to nie są stawki takie, żeby ktoś po prostu mógł żyć dostatnio. Stawki minimalne to są dla ludzi, którzy już nikt inny nie chce tej roboty i oni zawsze tą robotę dostaną. Jeżeli w Ameryce to ciągle komuniści wychodzą i mówią, że nie da rady utrzymać żony i trójki dzieci z tej stawki minimalnej. No to jeżeli ktoś nie może utrzymać z tej stawki żony i trójki dzieci, no to niestety, jeżeli doszedł do tego, że ma żonę i trójkę dzieci, no to w międzyczasie powinien zostać brygadzistą albo kierownikiem, albo coś zrobić, że przeszedł, jest 5 czy 10 lat wyżej niż ten dzieciak, czy ta młodzież, czy ktoś kompletnie niewykształcony, który robi za tą stawką minimalną. No i to jest problem. W Nowym Jorku ilość w restauracji, zatrudnionych w restauracji spada dramatycznie. W zeszłym roku spadła ze 170 tysięcy na 160 tysięcy. No to jest najniższa w ciągu ostatnich trzech lat, pomimo że zatrudnienie w Nowym Jorku ogólnie wzrosło o 2%. Co się dzieje? No to dzieje się to, że ludzie w zasadzie, jak się pyta tych właścicieli restauracji, no to połowa mówi, że w zasadzie będzie eliminowała ilość pracowników. 3/4 mówi, że w zasadzie poprzycina godziny pracownikom, także suma summarum czek będzie mniejszy dla tych ludzi, którzy tam pracowali, zarabiali. No, będą pracować mniej, no ale to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, że ludzie mieli mieć więcej pieniędzy tygodniowo, a więcej pieniędzy tygodniowo nie będzie. No i 87% ludzi badanych z tych restauracji, to kilkaset tam restauracji badali, powiedzieli, że po prostu podniosą ceny w restauracji. I co się wtedy dzieje, jak podnoszą ceny w restauracji? No część ludzi przestanie chodzić do tych restauracji, tak? Także jeżeli ludzie chodzili i jedli więcej, no to te 5 czy 10% ludzi po prostu przestanie chodzić, obroty się zmniejszą, no i koło się zamyka. I to nie jest skomplikowane. Ta ekonomia taka podstawowa, no to powinno być ekonomia 1, 2, 3, to powinna być ekonomia ABC, no ale wygląda na to, że politycy nie są w stanie tego zrozumieć. Te stawki minimalne zaczynali w Ameryce w 1968 roku. No i tak biorąc poprawki na inflację i wzrost kosztów i tak dalej, no to jest wszystko mniej więcej podobne, także to się nie przekłada. Dla mnie takim typowym przykładem, który ja zawsze ludziom mówię, no to jest kwestia napiwków. Napiwki w Ameryce, jak się idzie do restauracji, no to w restauracji to te kelnerki, kelnerzy, no to oni mają tam 2 czy 3 dolary na godzinę takiej podstawowej, minimalnej, no ale ludzie dają 15%, kontrowersyjna też sprawa jest, czy 15% po podatkach, czy przed podatkami. I ciekawe, że niektóre restauracje sugerują 15, 20, 25% napiwku,
i niektóre obliczają przed podatkami, a niektóre obliczają po podatkach. No większość ludzi patrzy na tą ogólną sumę, no ale ogólna suma może być różna, no bo w Nowym Jorku powiedzmy, jeżeli rachunek jest $100 na dwie czy trzy osoby, no to dochodzi do tego tam $11, czyli można by było dać 15% od 100, czyli $15, albo 15% od 110, czyli no nie są to duże sumy, no ale część ludzi mówi, że nie daje się na piwku od tego, co państwo zabiera, czy miasto zabiera, czy urzędnicy zabierają. No i moje wyjaśnienie na temat tych napiwków i ile się należy, no to jest 15%, bo sugerują, że wszystko zdrożało, to trzeba dać 20%, albo wszystko zdrożało, to jest 25%, ale to jest kompletny kretynizm, no bo 10, czy 15, czy 30 lat temu, jeżeli ktoś szedł i kupował kotleta, powiedzmy, za $5, no to kelner musiał obsłużyć 6 razy kogoś, żeby zjadł tego kotleta. No i na 10 lat temu tak samo, jeżeli kotlet kosztował powiedzmy $15, no to ten kelner czy kelnerka też musiał obsłużyć 6 osób, żeby zjeść tego kotleta. Także 15% jest po prostu tym samym współczynnikiem i nic nie zmienia. I teraz proponować inne wartości do tej samej pracy, no to po prostu tylko kretyn może to sugerować. No i co jest jeszcze najgorsze, poza tym jak są podnoszone te stawki minimalne, no nie dość, że są eliminowani ci, którzy nigdzie indziej roboty by nie dostali i nikt inny nie chciał im zabrać tej roboty, no to zaczynają zabierać im roboty. Robotę zabiera robot. I to jest właśnie w tym wszystkim najsmutniejsze, no bo często jeżeli ktoś tam przyszykowywał ciekawe, czy jakieś kanapki, czy jakieś proste rzeczy, które potrzebowały takich rąk ludzkich, no to te ręce zostają wymieniane w formie mechanizacji, no bo zrobienie kawy, przyszykowanie kawy, bardzo często teraz przychodzi się i w restauracjach to są, menu jest po prostu, klika się tu i tam, komputer to wszystko przelicza, no i przyszykowywuje wszystko na zaś i jest to obsługa bez ludzi, tak? Także firma, która ma zapłacić powiedzmy $15 stawki minimalnej, czyli powiedzmy $30,000 rocznie, to i tak ten brygadzista ma, powiedzmy, ma 40, 50 czy 60 tysięcy, no to ten właściciel prędzej czy później patrzy, co może być zmechanizowane i on jest w stanie kupić robota, który kosztuje powiedzmy 50 czy 60 tysięcy, no i powoli zacząć eliminować ten cały pracochłonny proces. Także jeżeli ktoś rozmawia o stawkach minimalnych i sugeruje podwyższanie, no to naprawdę jest kretynem i nie robi dobrego. Nie robi dobrego tym ludziom, którzy powiedzmy są w stanie zarobić się pieniądze. Ta wizja, że ci sami ludzie będą robili tą samą pracę za dużo więcej, no to jest tak złudne, że już bardziej złudnego być nie może. Po prostu politycy wyrzucają tych ludzi, którzy zarabiają i ci ludzie przestają zarabiać. W Ameryce kończy się to tak, że młode chłopaki po prostu wchodzą w bandytytkę. Zdrowia! Sugerujesz, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz się? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach zin. Pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz swoje opinie, zadawaj pytania, pytaj się, co tam uważasz, dyskutuj, polecaj, gdzie się da. No ostatnio YouTube kompletnie nie propaguje mojego konta, jedyne co robi, to demonetyzuje. Do następnego codziennego filmiku.